się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ciężko grzeszny, módl się za nami. Ucieszycielko stapiony, módl się za nami. Wspomożenie wiary, módl się za nami. Zdrowo aniołów, módl się za nami. Zdrowo patriarchów, módl się za nami. Zdrowo proroków, módl się za nami. Zdrowo apostołów, módl się za nami. Zdrowo męczenników, módl się za nami. Zdrowo wyznawców, módl się za nami. Zdrowo dziewic, módl się za nami. Zdrowo wszystkich świętych, módl się za nami. Zdrowo bez grzechu pierwotnego poczęta, módl się za nami. Zdrowo w niebo wzięte, módl się za nami. Zdrowo różańca świętego, módl się za nami. Zdrowo pokoju, módl się za nami. Zdrowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim w cieniu Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż doprawy zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy, wierzę, ktoś objawił, Boże, bez słowo mylić nie może. Ufam Tobie, bo świetny, wszechmocny i miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Król, na wszystko, co jest stworzone, bo się dobra nieskończone, zmarł tego samego dnia, co Kilił. Dla Ciebie. Bazylika świętego Piotra i Pawła przy Dachau, odnowiona przez biskupa Neuheuslera, więźnia kaset o Dachau. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze bazylika z 1077 roku, ufundowana przez krewną świętego Jerzy Śląskiego. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Za łaskę odbycia kolejnej 32. Biskup Neuheusler, który wysłał mnie do księdza Michała Woźnickiego, urodzony przy Dachau, to on odnowił tą bazylikę świętego Piotra i Pawła w 1955 roku. Siostra Maria Teresa, współzałożycielka Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau. Kościołów Polski, Europy, świata. Konsekracja 28 kwietnia 1963 roku, gdzie była profanacja Eucharystii 28 kwietnia 2019 roku. Karmelitanki bosy wysłane przez Sobieską do Fundacji do Lwowa. Jan III Sobieski, jego dusza jest w niebie. To prawda o Wadowicach, gdzie nawrócił się Rudolf Hess. Tego dnia ukazała się w Rzymie Matka Boska. Bazylika świętego Piotra i Pawła przy Dachau. Tulce, nasz kochany ksiądz Michał Woźnicki. Do niego wysłał mnie biskup Neuheusler, więzień w Dachau. Przywieziono go do Dachau razem z innymi niemieckimi kapłanami w pojedynczej celi osadzono 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Jana Wetmańskiego. Sanktuarium w Tulcach, ksiądz Marian Libera, kustosz. Wcześniej kustoszem był ksiądz Michał Woźniak, ksiądz Józef Woźniak. Papież Benedykt V. W sakramencie sensu, nadziei, życia i świętości. Mario, Królowo Serca Świętego, stawię się za nami, za
cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sobieskiego, właściciel Dachau. Kim jest rabin kundecki? Zamordowani kapłani. Cesarz Karol VII, koronowany 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem przez brata arcybiskupa Klemensa Augusta. Egzekwacz 30 kwietnia 2022. Bóg wszystko widzi. Nasza siostra Marianna Marchocka stawia się za nami. Stawiajcie się za nami. Ksiądz Michał Woźnia, który wysłał mnie do księdza Michała Woźnickiego. Zamęczeni, planowo. Nasz święty Stanisław Kostka stawia się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Koronka do Bożego Miłosierdzia ogłoszona przez Piusa 9, 8 maja. Jezus Miłosierny. Matka Boża Boskowa. Sobieska 10-letnia wygnania w Wenecji. Jezus Miłosierny. 22. rocznica kanonizacji świętej Faustyny. Pan Króla Jana III Sobieskiego.